I jest rybka. I były wskazania i około minuty później. Oj, 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 oj. Oj, tu mam klip. No maleńki, chodź tu mnie nie szalej. Mam klip założony. Ten klip, o którym mówiłem z mapa, zobaczmy, jest taki podwójny. Można go włożyć właśnie pomiędzy, stąd gdzie ryba sama go usunie, a można też normalnie go założyć niżej. I wtedy działa jak normalny klip, ale wiadomo, chodzi nam o to, żeby klip działał w ten sposób, że ryba go się z niego uwolni, a my podczas zarzutu on się nam nie wyczepia. Ale nic. Trzeci karp, tym razem ten na dumbbellsa krylowego. No chociaż dokazuje powietrze. Powietrze, najważniejsze to powietrze. No, także... Aj. No, najważniejsze usunąć podajnik. Chodź tu, karpiku. Nie miotaj mi się, stary. Nie ze mną te numery, Brunner. Troszkę inaczej zapięty, bo jest zapięty za bok wargi. Ten ma akurat lekko uszkodzony pysk. Tu musiał mieć rozcięty. A taki bardzo przyjemny karpik, 2 kilo. Jak na zimę, piękna ryba. Jedna z najmniejszych tutaj. No, teraz będziesz dokazywał, tak? Przekaz jest prosty. To miejsce, w którym łowię, po tamtej stronie, w miarę blisko brzegu się sprawdza. Widać, że karpie patrolują tamten teren. Branie było trochę później, dlatego że założyłem tego pana. Pelet krylowy. Teraz właśnie się zastanawiam. Normalnie, jak było ciepło, pelet krylowy dawał mi o wiele, wiele mniej ryb. Jednak żółty po prostu działał wyśmienicie. Ale jak się robiło zimniej, prawda, już kończył się sierpień, zaczynał się wrzesień, październik. Ten krylowy znowu zaczął działać lepiej, dlatego dam mu jeszcze raz szansę. Zobaczę, bo jakbym miał teraz szybko branie, to by oznaczało, że ten pelet działa dobrze na rybę. I jak to zwykle bywa, osuszam podajnik, osuszyłem ręcznikiem. Zobaczcie, w tym podajniku w ogóle idzie ta rurka, prawda? I ten koszyk, jeżeli go dacie tutaj, on troszeczkę tak nieładnie leży, ale można wziąć trochę tej zanęty i tutaj wyrównać. On wtedy ładniej się układa, a mamy dodatkową taką malusieńką porcję atrakcji w postaci zanęty. Kolejna torebka. Bierzemy sobie igłę, żeby naciągnąć. O, trochę mi się to rozwaliło. Jeszcze nie mam wciąż wprawy. Nabieram wprawy dopiero. To jest moje drugie łowienie w ten sposób. Teraz też jest to ważne. Zobaczcie, jeżeli przy zarzucie, jeżeli ktoś założy w ten sposób przynętę, to ona przy zarzucie ten hak się wypnie, tu nie ma zadziora. Dlatego trzeba go zapiąć w ten sposób, od góry. O, i on wtedy nie ma się jak wypiąć. Prawda? Czyli nie tak, tylko tak. No, niby logiczne, ale zawsze można zwrócić uwagę. Damy teraz głuch halibutowego. Zobaczymy, co ryba powie na
tandem bajca. Także tandem bajc wchodzi do gry. Zobaczcie teraz zestaw. Drugi mam tutaj przy brzegu. Tu, gdzie jest taka luka w tej roślinności, jest taka trawka na skarpie jakby. Tam mam 1,5-2 metry od niego zestaw. Zero wskazań, zero ryb. Dlatego teraz być może ryba nie podchodzi z tej strony. Nie wiem, wiatr, cokolwiek. Nie było tam też żadnych spławów. No ale mi ręka pachnie tym Indiana Spice'em. Dlatego teraz chcę zrobić coś innego. Ściągam klip i przerzucę zestaw gdzieś na 40 metrów na wprost. Tam był wcześniej spław, bliżej tamtych stanowisk po drugiej stronie. I zobaczę, czy tam gdzieś w jakiejś nietce nie będzie siedział karp. Kolejna ryba. Znowu na zestaw z peletami. 4-0. Niesamowita sprawa. Naprawdę zadziwiająca. Ta trochę szaleje. O, tu trzeba dać więcej. Niech się wyszaleje właśnie tam na odległości. Garbolino ma tak piękną akcję, że naprawdę czuć tą rybę. To jest tak pewny hol. Dlatego pikery na takich łowiskach, gdzie łowicie do 30 metrów, są tak dobre, tak poręczne, tak pięknie, tak szybko holują ryby, naprawdę czuć je. Jest naprawdę przedłużenie ręki. No już, stary, kończymy te podchody. Do góry, do góry. Okej. Przemówił. I się wyczepił nawet, jak miło. Tak to często bywa z rybami. Nieładnie, stary. Zapozuj, wracasz. Mści się, kanalia. No. Nie. No, mógł pohasać jeszcze sobie w wodzie. Dobra, nie będę tu już. Ładna sztuka. Taki 3,5-4 kilo. A tutaj, żeby ryba lepiej reagowała, damy gu. Także zrobi się taka chmura w wodzie. Mam nadzieję, że ryba dobrze na to zareaguje. I lecimy. Nie za blisko brzegu, bo to nie jest lato, ale też nie za daleko. Rzecz, którą można robić z peletami 8 i 12 mm z dziurką. Zobaczcie. Gu. Przykładamy, zatykamy z jednej strony palcem przy brzustopie i wstrzykujemy gu. To gu sobie wchodzi tam w środek do peletu i przy zarzucie, wiadomo, sobie powoli zacznie smużyć. No, zawsze można spróbować, kto wie, może taki patent da o jedną rybę więcej podczas sesji. Także to będzie mój kolejny. Zaraz tą kulkę pop-up zdejmę, bo widzę, brań nie ma. I
teraz będzie belet. A więc ten klip tutaj ma, jest jakby zwykły klip, który jest rozcięty i można żyłkę podpinać pod spodem i tu na środku. Teraz zrozumiałem, że żeby zarzucać, musiałbym tą żyłkę zapiąć na spód, zarzucić klip, uderzenie, opad i wtedy nie przekręcam jeszcze nic korbką, przekładam klip, zaczepiam wyżej. I to jest ta pozycja, w której karp ciągnąc albo kazina ryba ciągnąc wyczepi nam z klipa. Musimy oznaczyć sobie żółkę korektorem i tak to będzie działać. A później, jeżeli chcemy zwinąć zestaw, to znowu musimy pamiętać o tym, żeby zdjąć żółkę z klipa, ten luz żółki ściągnąć, jeżeli nie ma ryby, zaczepić na spód, zwinąć i całą operację powtórzyć. Tak to działa i tak to ma sens, ale przyznam się szczerze, że myślałem, że to jest bardziej klip, który pozwala i na zarzucanie i ryba sama się z niego uwalnia w jakiś sposób, a tak to jest troszeczkę dużo roboty i on jest cholernie niepraktyczny. No i wreszcie na tym nęconym miejscu na środku branie już naprawdę miałem pomysł, żeby gdzieś tu po bokach rzucać. Denerwowałem się, ale wreszcie jest ryba. Też karp oczywiście, mocny skurczybyk. Chcę gdzieś tam pod pomost albo... No, zerwałem. No niestety. Ale było branie, przynajmniej tyle. Ciekawe, czy poszedł przypon, czy... Dlatego, że przypon był 0,18. Tak, poszedł przypon. No niestety. Dlatego dam teraz przypon mocniejszy i dumbbellsa. Normalnie bym... Musiałem go zatrzymać, by zobaczyć, gdzie on płynął. Chodzi o to, że on... Nie wiem, czy widzicie tamtą pompę. Tamtą pompę i słupek. Właśnie, no za te słupki chciałem się schować, tam jest aerator. Ja musiałem mu postawić się mocno i niestety nie mogłem go luzować i zerwał przypon. Trudno się mówi. Ale mam nadzieję, że teraz w to miejsce podejdzie ryba na wprost. Czy to nie był przypadek. Niestety. Tak to bywa. 0,18 ten przypon. Karp. Nie powiem. To jest jeden z większych karpi tutaj na błąd.
się, że on mi do podbieraka się nie mieści. Trzeba go będzie na miękko obłożyć. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Wypada, wypada, wypada. Zwycięstwo. O. 6 kilo. 6 kilo. Bardzo ładnie powalczył. Nie powiem, sprawił mi trochę problemów. Teraz jest bardzo grzeczniutki. Tak. Rybko tak. A więc taki piękny karp wigilijny. Tak, 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 tak. A więc to był taki ładny prosiaczek. Strasznie walczył, silny był. Proszę. Te właśnie karpie, to był też ten karp, który miał taki specyficzny kształt. To nie był karp taki garbaty jak w Polsce. Bo ten taki dłuższy, pełnoski, one skubane mają naprawdę dużo więcej siły. Co ciekawe, właśnie w tym miejscu, które nęciłem na środku, znaczy tam, gdzie podajniki trafiały, tam teraz są brania. Natomiast nie ma brań w miejscu, w którym normalnie łowiłem. A i tak muszę wrzucić ten zestaw, bo lekko przesuwam. Jest. I pudło, cholera jasna. Zobaczcie, ja wiem, o co chodzi. Tutaj nie ma gumki. I troszeczkę za luźno ten włos zwisa. Tamten karp był zahaczony bardzo płytko. Ja myślę, że to jest właśnie w metodzie problemem, że ten włos się odkształca. To jest troszeczkę, to jest minus. Gdyby była gumka, która by go trzymała w ten sposób, tak jak z push stopem, byłoby super. No tu jest jednak, widzę, spory minus. On by się sprawował o wiele lepiej z dużym dumbbellsem 10 mm. Z tym 8 widzę, że nie najlepiej. I ja takich chyba już nie będę używał w takiej konfiguracji. Jednak bezpieczniejsze jest push stop. No zobaczymy, szkoda, bo było branie. O czwarte branie. Bardzo mała skuteczność. I ten zestaw jeszcze raz go spróbujemy. Tylko wskazania na razie, ale to znaczy, że ryba się tam kręci. O, jest branie. O.
teraz muszę uważać, bo może być branie na drugiej wędce. On też jest zarzucona w bardzo dobrym miejscu. Też chyba będzie taki 4 kilo. Strasznie waleczne są niektóre. Ten pierwszy poddał się, walczył niczym włoskarmia podczas II wojny światowej. Wszyscy odchodzą, już spakowanie ostatnie z czołowie. A jak? Ale ja i tak nie blokuję parkingu. Zawsze tak się tu ustawiam na Berry Hill, że nigdy nie blokuję parkingu, bo oni zamykają parking. Mam też wykupione pozwolenie, dlatego jestem jakby lekko uprzywilejowanym gościem. Ci z wykupionym pozwoleniem mogą chodzić tutaj, mogą nawet podjechać samochodem, otwierać bramkę na kot. Myślę, że tutaj nikt nie będzie płakał. No, teraz rybie już nie ufam, że on tak szybko wyholuje. Już widzę, podchodzi szybko do powierzchni, ale że znam te numery, Brunner. No i teraz przy drugiej wędce mogą być komplikacje. Ten picker Red Ranch robi swoją robotę. Naprawdę. Leszczy na tamizie ostatnio. Ostatni miesiąc to jest prawie 30 leszczy na tamizie, takich w granicach od 2 do 4 kg. Może od 1,5 do 4. Kilka brzan, a tutaj no te karpie jednak też cieszą. Teraz się obawiam, że będę miał kombo, bo tam już wskazania są na drugim kiju. Jak lubimy te zawirowania wody, co? No tak, tamci wędkarze poszli, teraz ja zostałem, więc zleci się do mnie wszystkie ptactwo. O, ten też jest taki ładny. Znowu taki ledwo zmieścił się w tym podbierak. I to by było na tyle. Za mały podbierak, za mały. I to ostatni skarpin dzisiaj. Też pełnouski, ale to nie jest pełnouski taki normalny, bo on ma te duże uski. Zobaczmy, czy także taki fajny misiek, no dobra, i fajny misiek akurat skoczył do wody. No, także kończymy.
szybkie podsumowanie dzisiejszej sesji. 6 ryb. Bardzo dobrze się spisywał hybrid z torebkami PVA. Dał pierwsze 4 karpie tak naprawdę. Później dopiero nęcenie w jednym miejscu dało bardzo dobre efekty i metoda odrobiła bardzo szybko straty. Tak się łowi, że niestety, że te najlepsze brania są na koniec dnia, na sam koniec. Ryba nie jest w stanie żerować rano tak dobrze. Nie wiem, jest za zimno, coś jej nie pasuje. Sprawdzały się pelety, dumbbellsy rządziły dzisiaj. Nic na pelety nie złapałem. Wszystko złowiłem na dumbbellsy. Albo żółte dumbbellsy, albo krylowe. Miałem jeszcze branie na białe robaki, ale zerwałem przypon. Karp chciał mi płynąć w tamte paliki, więc próbowałem go zatrzymać. Żółka 0,18 niestety strzeliła. Także bardzo udana sesja, jestem z niej zadowolony. W zeszłym roku złowiłem bodajże 4 karpie, a tutaj jakby nie było, tych brań miałem sporo. Dlatego, że miałem bodajże 6 albo 7 brań na metodzie, 4 brania, wszystkie wykorzystane na hybridzie, także tych brań było sporo. Przypon z drenana, ten z gumką, troszeczkę mnie zaskoczył. Nie podoba mi się to, że nie ma tam mocowania tego włosa. Słuchajcie, niestety jest problem, dlatego że małe dumbbellsy 8 mm będą słabiej zacinać ryby. Dlatego lepiej stosować większe przynęty, na pewno pelety 12 mm, dumbbellsy 10 mm będą się dobrze spisywać, ale te mniejsze przynęty niestety nie. No i to by było na tyle. Tutaj już krytersy czekają. No nie, dzisiaj nie ma nic. Zwierzyna niestety nie daje za wygraną. Także żegnam się z Wami jeszcze raz. To już po świętach będzie, więc nie życzę Wam wesołych świąt, ale na pewno życzę Wam szczęśliwego nowego roku, szampańskiej zabawy, bo w tym czasie mniej więcej będziecie oglądać. No i fantastycznego roku 2016. Oby był naprawdę 2 razy lepszy i wędkarsko, jeżeli chodzi o pieniążki i satysfakcję, szczęście naprawdę, niż rok 2015, i aby ta tendencja nie ustawała. Trzymajcie się i zapraszam na kolejne filmy. Do następnego razu. Cześć.